Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w naszym kolejnym dniu wyzwania medytacyjnego. Dzisiaj dzień 21. Jeżeli dopiero co dołączyłeś do naszego wyzwania, to tutaj w opisie tego filmu znajdziesz link, aby zapisać się do tego wyzwania, ale znajdziesz także link do dnia 0, w którym opowiadam, o co tak naprawdę chodzi w tym wyzwaniu. Co medytacja może Tobie dać? Co ona może w Twoim życiu zmienić? Czego możesz oczekiwać? Jeżeli zapiszesz się do naszego wyzwania, to będziesz każdego dnia otrzymywać maila z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją. Możesz iść razem z nami, naszym tempem, zaczynając od dzisiejszego dnia, albo zacząć od początku. Nie ma tak naprawdę większego znaczenia, czy będziesz szedł równolegle z nami, czy zaczniesz samodzielnie. Od początku to wyzwanie. Każda z nagranych tutaj medytacji trwa około 10 minut i każda z nich zawiera w sobie inną afirmację na dany dzień. Zachęcam Cię do tego, byś przypominał sobie w ciągu dnia tą afirmację i dawał sobie uważność, zauważał, w którym kierunku podążają Twoje myśli, na ile one odchodzą od tej afirmacji, a na ile one są z nią zgodne. Abyś dawał także uważność swoim reakcjom, swoim czynom i zachowaniu. Wszystko po to, aby jak najbardziej afirmacja, którą otrzymasz, osadziła się w Twojej przestrzeni. Możesz także w ciągu dnia robić sobie chwilowe przerwy, zamykać oczy, brać kilka głębokich oddechów, przypominać sobie dzisiejszą afirmację i wypowiadać ją na głos. Pozwalając, by ona osadziła się w Twojej podświadomości. Jak brzmi dzisiejsza afirmacja, którą dla Ciebie przygotowałam? Jestem magnesem na cuda. Jestem magnesem na cuda. Jeśli jesteś gotowy, to zaczynamy. Weź głęboki wdech. Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. Powoli daj uważność oddechowi, skupiając się na tym, jak powietrze wpływa do Twojego ciała i jak z niego wypływa. I spróbuj, by każdy kolejny wdech był coraz głębszy i wydech coraz dłuższy. I następnie przejdź uważnością do centrum swojej głowy. Skup tutaj swoją uwagę. Skup tutaj swoją świadomość. Z każdym kolejnym wdechem, wprowadzając tam życiodajną energię, pobudzając to miejsce do działania. Do życia. I teraz przejdź uważnością do kolejnego centrum energetycznego, które jest zlokalizowane w Twoim gardle. Przejdź do centrum swojego gardła i tu wraz z oddechem. Prowadź życiodajną energię. Każdy kolejny oddech niech napełnia to miejsce.
I teraz przenieś swoją uważność do centrum swojej klatki piersiowej. I tutaj napełnij to miejsce życiem, wprowadzając oddech, a wraz z nim energię, życiodajną energię. I pozwól, by fale Twojego umysłu dopasowały się do fal Twojego serca i razem, wspólnie nabrały tego samego rytmu i tej samej wibracji. I uwolnij wszystko, co ciąży jeszcze Twojemu ciału, wszystko, co spoczywa na Twoich ramionach. Pozwól, by to odeszło z każdym kolejnym wydechem. Będąc w tej przestrzeni, wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Jestem magnesem na cuda. Jestem magnesem na cuda. I pozwól sobie poczuć, jak to jest zauważać cuda, które dzieją się wokół ciebie i przyciągać je do siebie. Poczuj tą elektryzującą moc, którą w sobie masz, a którą właśnie rozbudzasz, poprzez którą będziesz przyciągał niezwykłe, cudowne rzeczy do swojego życia. Stań się centrum swojego życia, centrum swojego świata. I pozwól, by zadziały się niezwykłe rzeczy w Twoim życiu. Niech siły wyższe i mocniejsze zadziałają i sprawią, by pojawiały się cuda wokół Ciebie i byś te cuda do siebie przyciągał.
i następnie podnieś swoją lewą dłoń i połóż ją na sercu, dziękując sobie za dzisiejszy poranek, za energię i moc, którą sobie dajesz, za uważność w swoją stronę i w stronę swojego wnętrza, za powiedzenie sobie, że jesteś ważny. A przede wszystkim zadanie sobie tego czasu o poranku. I teraz z każdym kolejnym wdechem powoli zacznij wracać do siebie, do swojego ciała, do swojego nowego życia, do nowej przestrzeni, którą właśnie tworzysz. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie o poranku. I dziękuję, że zapraszacie mnie codziennie do siebie i do swojej przestrzeni. Cieszę się każdego dnia, mogąc Was gościć po drugiej stronie tego ekranu, wiedząc, że łączycie się ze sobą, ze swoim sercem, otwierając je na więcej i otwierając na zmiany, piękne zmiany w swojej codzienności. Dziękuję Wam za dzisiaj. I życzę cudownego, wspaniałego dnia.